Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami wrażeniami z użytkowania aparatu Sony Alpha 5000. Okres testowy trwał jakieś 2 tygodnie, zdążyłem ten aparat dość dobrze poznać, chociaż podejrzewam, że wszystkich funkcji nie zdążyłem jeszcze w takim krótkim czasie przetestować. Natomiast przedstawię Wam jego główne zalety oraz wady według mnie. Na początek podstawowe cechy. Aparat taki kosztuje jakieś 1600-1700 zł. Nie jest to cena wygórowana jak na jego możliwości. Ten aparat posiada wymienne obiektywy. Obiektyw zdejmuje się bardzo łatwo i można też w bardzo łatwy sposób dokupić sobie inny o innych parametrach. W komplecie z aparatem dostajemy już taki podstawowy, uniwersalny obiektyw, który fajnie nadaje się do przeróżnych zastosowań. Obiektyw jest elektryczny, dzięki temu jest malutki i dość lekki. Jeśli chodzi o wagę aparatu, z obiektywem tym właśnie waży 393 g, bez obiektywu jakieś 270, czyli łatwo obliczyć, że sam obiektyw waży 123 g. Jest to pierwsza zaleta, ponieważ jak pamiętacie, niedawno testowałem też model od Panasonica GF6K, który miał manualny obiektyw, był on mniej więcej taki duży, jakbyśmy to sobie przyrównali, i ten obiektyw był sporo cięższy, naprawdę nieźle dociążał ten aparat. Tutaj wielkim plusem jest lekkość całego urządzenia, jak widzicie skakuje z powrotem na miejsce. Tak więc ten aparat bardzo fajnie trzyma się w ręce, łatwo się go obsługuje, nie ciąży on nam, chociaż oczywiście dla zabezpieczenia możemy sobie tutaj doczepić taki pasek na szyję lub chociażby pasek na rękę, jak to woli. Wtedy na pewno będzie to bezpieczniejsze. Jeśli jesteście ciekawi parametrów, ten aparat ma ponad 20 megapikseli rozdzielczości, więc zdjęcia robi bardzo dobrej jakości. Oczywiście obiektyw posiada super stabilizację optyczną obrazu, która bardzo ułatwia robienie zdjęć w każdych warunkach. Posiada też lampę błyskową, której prawdę mówiąc rzadko używałem, ponieważ w normalnych warunkach dziennych, nawet we wnętrzach, nie potrzeba wcale używać tej lampy błyskowej. Jeśli chodzi o zakres ISO, to w tym aparacie jest on od 100 aż do 16 tysięcy. Troszeczkę mniej niż w Panasonicu, ale w zupełności wystarczająco do robienia naprawdę fajnych zdjęć. I oczywiście jak większość aparatów dzisiejszych czasów, ma także technologię Wi-Fi, dzięki czemu możemy sobie pliki bezpośrednio wysłać na smartfona lub na komputer. Bardzo to ułatwia zarządzanie nagranymi materiałami. Kolejna fajna rzecz, aparat ten nagrywa filmy w Full HD, ma dwa mikrofony, czyli nagrywa też dźwięk stereo. Jakość tych filmów moim zdaniem jest troszeczkę gorsza niż w przypadku Panasonica, natomiast jest dużo, dużo lepsza niż z kompaktów, no ale mimo wszystko sporo gorsza niż z typowej kamery, chociażby takiej jak nagrywam ten materiał. Jeśli interesują Was bardziej dane techniczne, to znajdziecie sobie oczywiście na stronie produktu tego producenta. Natomiast przyjrzyjmy się samemu aparatowi, jak on jest w ogóle zbudowany. Moim zdaniem jest wykonany bardzo solidnie. Sam obiektyw ten od 16 do 50 mm moim zdaniem jest bardzo dobry. Łapie ostrość od jakichś 25-30 cm, tak więc pod tym względem nie jest dobrze i robi naprawdę fajne zdjęcia makro. Będziecie je też widzieli. Jeśli chodzi o sam korpus, jak widzicie, tutaj mamy taką powierzchnię chropowatą, która poprawia chwyt. To jest też troszeczkę wystające, dzięki czemu jak go sobie chwycimy, to trzyma się go naprawdę fajnie. Możemy sobie bez problemu wszystko obsłużyć. Jak widzicie, możemy regulować obiektyw, a może włączę, będzie to lepiej widoczne. Przy okazji widzicie trzycalowy wyświetlacz tego aparatu, który możemy też odwrócić w taki sposób, żeby zrobić chociażby sobie tak zwaną selfie. Przydaje się ta funkcja. Tutaj ten wyświetlacz niestety nie jest dotykowy, co jest dla mnie troszeczkę minusikiem, ponieważ dotykowy wyświetlacz
chociażby w Panasonicu, bardzo mi ułatwiał i przyspieszał pracę. No dobrze, ale trzymamy sobie jedną ręką. Możemy sobie zoomować i wykonać zdjęcie. Niestety zabrakło tutaj pokrętła takiego, jakie było w Panasonicu, żebyśmy mogli szybko sobie wybrać jakiś tryb, efekt. Tutaj niestety tego nie ma, za to mamy osobny przycisk do nagrywania filmów, który działa bardzo fajnie. Wystarczy wcisnąć i film się nagrywa. Także mamy takie miejsce, gdzie nasz kciuk właśnie się opiera, dzięki czemu też bardzo fajnie ten aparat się trzyma. Jest to po prostu dodatkowy element zabezpieczający, poprawiający ten chwyt. No i pozostałe przyciski. Zobaczcie, nie ma tego co prawda dużo. Mamy przycisk menu, pokrętło, które się oczywiście przydaje, cztery kierunki, także wciskany przycisk na środku, który oczywiście służy do akceptowania, przycisk z znakiem zapytania, który też służy do wychodzenia oraz do kasowania zdjęć i przycisk do przechodzenia do odtwarzania tych zdjęć. Zdjęcia możemy oczywiście przeglądać na kilka sposobów. Mamy też kalendarz jak w Panasonicu. Tak więc to jest rozwiązane naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o te podstawowe przyciski, display oczywiście pokazuje nam przeróżne funkcje na wyświetlaczu. Mamy także szybkie ustawianie zdjęć seryjnych. Aparat radzi sobie z nimi całkiem nieźle, chociaż wydaje mi się, że w Panasonicu te serie były troszeczkę szybsze. Możemy także ustawić samowyzwalacz, natomiast jeśli podniesiemy sobie ekran do góry i robimy sobie selfie, wtedy automatycznie nam się ten samowyzwalacz już uruchamia, zobaczcie. Bardzo fajna funkcja, ponieważ można się przygotować do zdjęcia, przydaje się szczególnie do zdjęć rodzinnych. Teraz zobaczycie kolejne tryby, ale przy okazji już Wam powiem, co mi się w tym aparacie niestety nie spodobało. Jako że nie mamy tutaj tego pokrętła, musimy co chwilę wchodzić do menu i przestawiać sobie pożądane funkcje. Niestety zajmuje to troszeczkę więcej czasu, no i trzeba się z tym trochę namęczyć. Kolejny przycisk ISO, możemy ustawić sobie nawet te 16000, możemy ustawić auto, a możemy też ustawić mniejsze. Ok, za chwilę pokażę Wam jeszcze resztę funkcji aparatu, natomiast dokończymy jeszcze co do obudowy. Ekranik widzieliście. Fajnie, że się odgina, fajnie, że go możemy regulować. Kąty widzenia niestety są takie sobie, nie możemy też go sobie jakoś inaczej wyregulować jak w Panasonicu. Pod tym względem niestety jest troszeczkę gorzej niż u konkurencji. Kolejna rzecz, złącza. Tutaj wyjątkowo kartę pamięci wkładamy z boku, a nie tam, gdzie jest akumulator. I mamy wejście micro USB do odkrywania danych i do ładowania aparatu oraz wejście mini HDMI, żeby po prostu na przykład na telewizorze wyświetlić sobie nagrane materiały. No i standardowy gwint na spodzie i akumulator, moi drodzy, dość duży, o mocy 1080 mAh. Przyznam, że całkiem wytrzymały, można nim zrobić dobre kilkaset zdjęć. Oczywiście ja większość zdjęć robiłem bez lampy błyskowej, dlatego też wystarczyło mi na zrobienie naprawdę sporej ilości fotek. Moi drodzy, zbliżając się do końca, jeszcze szybki rajd po menu. Jak widzicie, menu może być albo kafelkowe, albo tradycyjne. Mamy naprawdę sporo ustawień fotografowania. Możemy pliki zapisywać w formacie RAW, w formacie JPEG. Mamy różne opcje, albo po prostu w JPEG-u w trybie wysokim, albo standard. Rozmiar obrazu maksymalny 20 megapikseli. Jeśli chodzi o menu, to jest naprawdę bardzo bogate. Tych ustawień mamy mnóstwo. Ustawienia filmowania,
autofokus, manualną bądź automatyczną regulację ostrości, tryb pomiaru i tak dalej. Możemy wybrać ISO. Inne funkcje pomocnicze są także ciekawe. Mamy te funkcje Wi-Fi, o których wspominałem, wysyłanie do smartfona, do komputera, dodatkowe aplikacje, efekty specjalne, tryb przeglądania zdjęć i inne ciekawe opcje. Będę Wam pokazywał po kolei wszystkich funkcji, ponieważ ta recenzja trwałaby pewnie z 2 godziny, natomiast uwierzcie mi, że jest tego naprawdę sporo. Więc moi drodzy, podsumowując recenzję, Sony Alpha 5000, aparat uniwersalny, bardzo dobrze wyposażony, kosztujący jakieś 1700 zł. Moim zdaniem bardzo, bardzo udany model, posiadający bardzo wiele zalet, bardzo dużo funkcji. Według mnie posiadający też kilka wad, chociażby porównując go z konkurencją, czyli z Panasonicem GF6K, który niestety tych funkcji miał troszeczkę więcej, ale też kosztem trochę wyższej ceny. Sony Alpha za to jest lżejszy, poręczniejszy, a generalnie większość tych funkcji naprawdę się pokrywa. Tak więc jeśli szukacie fajnego, dobrego aparatu bezlusterkowego, nagrywającego filmy Full HD, robiącego naprawdę bardzo dobre zdjęcia, przy okazji posiadającego wymienne obiektywy, to myślę, że Sony Alpha 5000 będzie naprawdę ciekawym wyborem. Oczywiście tego typu aparatów na rynku jest więcej, tak więc warto dobrze się rozejrzeć. Natomiast ja z testów tego aparatu jestem całkiem zadowolony. Uważam, że wyszły one pozytywnie i ten aparat jest wart tych pieniędzy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!